Gift jest platformą technologiczną, a to oznacza, że musi w tą technologię inwestować bardzo dużo wysiłku, pracy, no i oczywiście funduszy. Żeby zbudować to, co mamy zamiar, musieliśmy mieć ambitne plany, również wykraczające poza obecną technologię i rozwiązania. Stąd szereg pomysłów innowacyjnych, które znalazły wsparcie od Narodowego Centrum Badania i Rozwoju. I zdobyliśmy faktycznie grant przewyższający sumę 10 milionów złotych, który pozwala nam budować rozwiązania, no, wspierające nie tylko rozwój tego biznesu, ale przede wszystkim ułatwiające konsumentom na koniec skorzystanie z naszych usług. Środki Narodowego Centrum Badania i Rozwoju wspierają projekt, w który zaangażowani są naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego, informatycy pracujący w Warszawie, pracujący we Wrocławiu oraz szereg specjalistów, którzy do tego projektu zostaną przez nas wprowadzeni po to, żeby zbudować rozwiązanie, które w założeniu musi być innowacyjne w skali wręcz światowej. Celem samego projektu, o którym mówimy, jest innowacyjne rozwiązanie. Innowacja polega na predykcji, przewidywaniu opóźnienia lotów, a także bieżącej oceny lotów w kontekście kwalifikowania ich do procedury odszkodowawczej. Innymi słowy, jak zbudujemy, jak skończymy budować nasze rozwiązanie, klient będzie w czasie rzeczywistym w stanie za naszym wsparciem, dzięki naszej technologii, ocenić, czy opóźniony lot kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania. A jeśli pójdziemy krok dalej, a takie są plany tego projektu, to będziemy próbowali przewidzieć, czy dany lot na trasie Warszawa-Londyn w dniu jutrzejszym będzie opóźniony z prawdopodobieństwem 60 czy 80%. Wprowadzenie tego rozwiązania to tylko część naszego wysiłku w budowaniu technologii wokół GIFT. GIFT powinien nie tylko umieć oceniać w czasie rzeczywistym loty, a nawet przewidywać ich opóźnienie, ale powinien też bardzo szybko, sprawnie i łatwo obsługiwać naszych klientów. Nasi klienci w badaniu, które przeprowadziliśmy w 2018 roku w grudniu, powiedzieli nam, że najważniejsze dla nich jest nasza eksperckość w podejściu do prowadzenia ich spraw, a dwa to prostota w obsłudze. I w tej prostocie upatrujemy naszą ogromną przewagę konkurencyjną. Stąd jeśli uda nam się wprowadzić rozwiązanie innowacyjne, przewidujące opóźnienia lotów, oceniające je w czasie rzeczywistym, a dodatkowo uprościć całą procedurę obsługi klienta, ten klient będzie po prostu bardziej zadowolony i chętniej skorzysta z naszych usług.